proszę Państwa, tak jak mówiłam przed wyjazdem, celem naszego wyjazdu podstawowym było rozpoczęcie porządku w mieście tak naprawdę. Może to brzmi dziwnie, że te porządki rozpoczynamy w Stanach Zjednoczonych, ale projekt nowego Centrum Młodzi i to, co już się zadziało, to jest dla mnie największą otuchą, bo rozstrzygnięcie procedury konkursowej i zatwierdzenie wyboru wykonawcy na budowę dworca podziemnego to jeden z etapów. Kolejne projekty, które miały być realizowane w ramach nowego Centrum Młodzi, jak Państwu wiadomo, to co zapowiadają, wymagają przede wszystkim przejrzenia i urealnienia tych projektów. Stąd nasza wizyta w Stanach Zjednoczonych, stąd nasze spotkanie z panem Frankiem Gehrym. Proszę Państwa, bardzo pozytywne, bardzo miłe spotkanie. Przyznam, że dla mnie też olbrzymia inspiracja i wiedza, dlaczego tyle, a nie innych, o takich, a nie innych pieniądzach rozmawiamy, jeśli chodzi o projekt. Rozmawialiśmy, przeszło praktycznie nasza wizyta w pracowni projektowej Franka Gehrego, to przeszło 2,5 godziny, prawie 3 godziny, z czego prawie godzinę poświęcił nam Frank Gehry na rozmowy. Przedstawiliśmy nasze propozycje dotyczące dalszej współpracy. Faktycznie jesteśmy zainteresowani, żeby w Łodzi powstało centrum festiwalowo-kongresowe czy centrum kongresowe, bo tu nie kwestia nazwy i nie sporo o nazwę, tylko kwestia znalezienia finansowania na tą inwestycję. Spytałam pana Franka Gehrego, jaki jest czas, na ile jest presja czasu związana z koniecznością zamówienia w trybie natychmiastowym projektu. Odpowiedział, że absolutnie nie ma takiej presji. On rozumie, że miasto najpierw musi przeanalizować i zlecić określone ekspertyzy związane z możliwością wykonalności tego projektu. Jedno, co mnie potwierdziło moje przypuszczenia, że nie rozmawiamy o jakiejś kwocie 500 milionów, bo tu jest bardzo trudno zweryfikować, wprost przeciwnie. Jeżeli chcielibyśmy, do czego zachęca Frank Gehry, faktycznie realizować projekt, który ma być projektem przyciągającym uwagę świata i nie tylko do tegoż projektu, który ma powstać w pełnej formie, takiej jak na przykład powstało Centrum im. Walta Disneya, które mieliśmy przyjemność zobaczyć w Los Angeles, które faktycznie robi olbrzymie wrażenie, to tutaj nie można myśleć o tym, żeby oszczędzać każdej złotówki i minimalizować skalę projektu, bo jeżeli efekt ma być na określoną skalę, to też trzeba patrzeć z możliwością wydatkowania pieniędzy adekwatnych do tegoż efektu, który chcielibyśmy osiągnąć.